Cześć, słuchajcie, przychodzę z zakupami. Tak naprawdę kupiłam mężowi dwie rzeczy do układania na biurku długopisów, ołówków i tam linijek innych. Słuchajcie, on ma takie tam coś tandetnego, a jest naprawdę fajnym gościem i na tym biurku powinien mieć fajniejsze rzeczy, więc stwierdziłam, że kupię mu coś takiego. To jest niby skóra. Jak to tam kosztowało około 50 zł. Jest ścięte i ma trzy pojemniczki. Oczywiście kurier czy przy pakowaniu było wgniecione pudełko, ale jak otworzyłam, no to już było za późno, no jest tutaj awaria. No ale mąż był też przy rozpakowywaniu, więc to nie ja zrobiłam. W środku jest wyłożone takim tym, co ja nie lubię, bo jak się dotyka, to aż przychodzą dreszcze. Zapomniałam. No nieważne. W każdym razie takie cudo mu kupiłam. I kupiłam mu a la telewizor. To ma nóżki. To ma czułki, czyli antenki. Słuchajcie, to się otwiera. Tutaj nie, tu jest wolna przestrzeń. Tu można włożyć karteczki albo i je tutaj wyciągać, bo tu jest o. Pokrętełka się nie pokrętują. Tu jest dziura. To jest, słuchajcie, to się otwiera w ogóle. Pokażę Wam. Było w częściach przeniesione. Już to włożę też, o. Że tutaj można włożyć karton chusteczek i po prostu tu przez dziurkę wyjmujemy. Ale ja stwierdziłam, że to może mieć zastosowanie również takie, teraz nie włożę jedną ręką, również zastosowanie takie, że tu włożę sobie jakikolwiek pojemnik, czy nie wiem, karteczki, notesiki, a tu może powtykać długopisy. Akurat nie mam przy sobie długopisów, ale mam paluszki. I słuchajcie, no idealnie, jak coś sobie włożę, to tu spokojnie długopisy może poukładać. No i tak, to też tam około 30 zł kosztowało. To też tam około 40 chyba od każdego innego sprzedawcy. Więc to nie jest tak, że jeden tu miał. Także takie dzisiaj serce serduszkowi. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.